Czy to możliwe, by film, który ma beznadziejny zwiastun, głupi pomysł fabularny, kopiuje dwa filmy z lat 90., w ogóle miał cokolwiek wartościowego do przekazania i sprawił, bym ja dobrze bawił się w kinie? Jakimś cudem tak, Huragan nie jest najgorszy, a teraz dowiedzcie się dlaczego. Huragan opowiada historię, gdy mamy oczywiście główny bohater, czyli Huragan, który nadciąga gdzieś tam sobie w Alabamie i nadciąga do jakiegoś małego miasteczka, gdzie akurat znajdują się kupa hajsu i ten zgranie tych dwóch faktów powoduje, że jacyś ludzie chcą ten hajs ukraść, a przy okazji w samym środku jest jeszcze meteorolog, który ma rodzinę w tym miasteczku, który ma swój romantyczny albo też jakiś osobisty stosunek do huraganów i to wszystko nam się łączy. Jak widzicie, samo synopsis to jest połączenie dwóch filmów. To jest połączenie filmu Twister z Billem Pullmanem, jeszcze z Philipem Seniorem Hoffmanem, który opowiadał historię właściwie bardzo, bardzo podobną i filmu, chyba on się nazywa Powódź, ale nie jestem pewny, z Christianem Slaterem i chyba Morganem Freemanem, gdzie jest wielgachna powódź i wtedy ludzie też próbują coś okraść. Oglądając ten film, nieustannie myślałem sobie, okej, to jest scena z tego filmu, okej, to jest pomysł z tego drugiego filmu i te powtórki z lat 90. do mnie wracały. I to powinno od razu zapalić u mnie jakąś czerwoną lampkę, o Jezu, kopiujemy i tak dalej. Ale film robi bardzo sprytną rzecz, która sprawia, że w pewnym sensie cię rozbraja. Rozbraja w tobie krytyka filmowego, rozbraja w tobie cynika, ponieważ pierwsza scena, właściwie przed jeszcze napisami, to takie wprowadzenie, to jest opowieść o dwójce głównych bohaterów, ale gdy byli dziećmi. Czyli dokładnie to samo, co mieliśmy w Twisterze. Dokładnie to samo. Ale tak jak w Twisterze mieliśmy to zrobione, dramat, płacz, mamy współczuć bohaterom i w ogóle, tak tutaj dostajemy czaszkę w huraganie. Huragan nam przeistacza się jakoś w czaszkę, mordując jakąś postać, żeby nie spoilować. Więc ja wybuchłem śmiechem od razu i jestem przekonany, że twórcy wiedzieli o tym, więc zrobili tą scenę śmierci, nawet nie zrobili specjalnie sympatycznej postaci, która umiera, nie zrobili specjalnie jakiejś dramatycznej sytuacji. Nie, oni od razu w tej pierwszej minucie powiedzieli nam: my wiemy, co robimy. My wiemy, że robimy garbage B-action movie, więc na taki film się szykuj. I ja w tym momencie cały mój arsenał recenzencki gdzieś tam poupadał, ponieważ już nagle wiem, że idę na coś innego i że twórcy są samoświadomi. To jest bardzo ważne, bo czasem, gdy wychodzi ci garbage B-movie, ale chciałeś coś poważnego, to jest ciężko. A tutaj pierwsza scena, reżyser mówi: ja się chciałem dobrze pobawić, a w tym momencie ja sobie przypominam, reżyserem jest kto? Jest Rob Cohen, człowiek, który zrobił Triple X, człowiek, który zrobił Szybkich i Wściekłych, czyli reżyser, który ma talent do dobrych filmów, które są bardzo, bardzo płytką, popcornową rozrywką i które próbują się troszeczkę nawet prześmiewać pewne elementy akcyjniaków. Dodatkowo za scenariusz odpowiadają ludzie, którzy także odpowiadają za scenariusze w swoim doświadczeniu, głównie filmu klasy C. Naprawdę, Michael J. White, Dolph Lundgren, tego typu tytuły, więc masz reżysera od takich popcorniaków, momentami samoświadomych, momentami dających taki guilty pleasure i scenariusz od ludzi, którzy robili akcyjniaki, które trafiały na przykład na TV4 od razu, więc ty wiesz, na co się piszesz. I od tej sceny właściwie do końca ten film nie zmienia swojego nastawienia, nie próbuje być mądrzejszy, nie próbuje być dramatyczny, nie próbuje za dużo czasu poświęcać na przykład na rozterki emocjonalne brat kontra brat, nie próbuje nam wepchnąć romantycznego związku pomiędzy głównymi bohaterami, który musi się zakończyć pocałunkiem albo musi zakończyć seksem, albo coś tam. O dziwo, on bardzo mało takich niestety tych najgorszych klisz nam daje. Dużo więcej nam daje tych klisz, które może
w jakiś sposób prześmiać. I te momenty były dla mnie rozkoszne, bo film od początku to jest garbage, od początku to jest do śmieci, ale to jest śmietnikowy film, który cię bawi. I to jest urocze. Let's go save the world. What in the hell? Well, I am a citizen of Alabama. Przykładowo mamy dramatyczną scenę ucieczki, którą przecinają, dosłownie przecinają nam tym, że nagle dwójka głównych bohaterów, gdy już udało się odrobinkę uciec, wyskakuje z auta, żeby zacząć sikać. I oni, i oczywiście nie jest to robione ha ha ha, muzyczka i tak dalej, tylko jest to zrobione, kurna, jesteśmy, biega, jest, ciągle pada deszcz. Cały czas ta woda. My już od x godzin się ganiamy i tak dalej. Natura łapie nas. I to jest fajne, ponieważ w tym momencie z reguły na przykład mamy bardzo dramatyczny moment, bardzo romantyczny, dramatyczny, bo idealny jest do tego kontekst. Uciekliśmy, jedna z postaci pokazała drugiej, że jest kimś innym, więc nagle ta na przykład kobieta widzi mężczyznę w innym świetle, oni zostają sami, muzyczka się ucisza, zaczyna się takie dotknięcie po łapkach, coś tam, a tu nie, a tutaj kompletnie nie. I na przykład inna scena jest taka, gdzie mamy motyw, nazwijmy to protoromantyczny, protorandkowy, tu jakiś drink, tu jedzonko. Okazuje się, że on daje kanapkę z peanut butter jelly bodajże, albo, i oni rozmawiają o tym, skąd ma dżem, albo skąd ma masło orzechowe. I jest to takie podcinanie tych pseudodramatycznych albo pseudoromantycznych momentów, które takie filmy mają mnóstwo. Już całkiem wybuchłem śmiechem, gdy dostaliśmy scenę, którą już kilka razy co prawda widziałem, częściej na przykład w jakichś sketchach i tak dalej, gdzie mamy rozmowę złych, albo rozmowę złych i dobrych, gdzie zły zaczyna opowiadać rzecz, którą my widzieliśmy, albo która opowiada to osobie, która też tam była. Więc mamy taki w pewnym momencie monolog straszny złego, że on mówi, siedziałem sam w barze i to ty do mnie przyszedłeś i zacząłeś mi opowiadać o tym, że tego a tego potrzebujesz. Ten drugi zły nagle mu przerywa chamsko i do niego wrzeszczy, po cholery ty mi to mówisz, przecież ja tam byłem. I ten moment dramatyzmu jest nagle ucięty i w dodatku jest jeszcze dodatkowo ucięty na koniec. I w takich momentach ja widzę, że Rob Cohen jest dobrym rzemieślnikiem, potrafi się bawić materiałem, który mu jest dany, a scenarzyści wiedzą, że to nie jest film klasy A, to nie jest film, który próbuje być dobrym akcyjniakiem, tylko to jest ścierwo-popcorniak, który ma nam przynieść mega guilty pleasure. Więc jeżeli dostajesz taki film, który dodatkowo jest całkiem nieźle zagrany. Toby Kebbell przede wszystkim, czyli koleś, który był Durotanem w Warcraftcie, który był przede wszystkim Kobą w Planecie Małp, na zawsze czapka z głów, ale zagrał m.in. także w popcorniaku Kong, Wyspa Czaszki, niesie w miarę ten film właśnie dlatego, że dopasowuje się do tego klimatu, gdzie nie mamy super patetycznych bohaterów, którzy są tak płascy, że aż boli. Tutaj nawet ta płaskość jest w miarę zabawnie ograna. A druga postać, która towarzyszy mu, Maggie Grace, której ja nie znałem, ja przez cały film byłem przekonany, że to jest kobieta, która grała w Jessica Jones, a to jest dziewczyna, która grała w Uprowadzonej i z tego głównie ją gdzieś tam kojarzyłem, jest całkiem niezła. Te dwie postacie właściwie niosą ten film jakimś cudem. Jest tam chemia między nimi, jest ogólnie całkiem niezła chemia pomiędzy bohaterami. To jest naprawdę dziwne, ile w tym ścierwojadzie, jakim jest ten film, jest uroku. To wciąż, uwaga, żeby to nie było, bo ja się jaram tym filmem, bo ja się bawiłem na nim przednio. Ja się śmiałem przez większość filmu, mogłem trochę przeszkadzać ludziom, bo siedziałem w tym Cinema City i po prostu, haha, co chwilę jakieś takie parsknięcia śmiechem miałem, bo po prostu, co było to urocze, że dostaję takie, a nie inne sceny, takie, a nie inne odwołania, ale to nie jest dobry film. Ja się świetnie na nim bawiłem, ale to tak 4-5 na 10 jakbym miał oceniać, bo to, wiecie, no to jest 4 na 10 jako film, ale jako guilty pleasure 6-7 takie fajne. Więc jestem mega zaskoczony i w pewnym sensie, jeżeli macie do wyboru wielkie nazwiska, wielkie filmy, jak na przykład w tym samym momencie weszło Życzenie Śmierci, no to szczerze, ja się dużo lepiej bawiłem na Huraganie, który jest bezprecedensowy, który jest absurdalny, gdzie nie ma prawa, nie ma praw fizyki, nie ma jakiejś specjalnej głębi, który jakimś dziwnym cudem potrafi nawet całkiem nieźle operować kamerą, który całkiem nieźle trzyma
tempo, który nie bawi się w jakieś mega dramatyczne elementy, na przykład dramatyczna rozmowa, to jest na sam koniec ostatni taki spoilero element. Mamy na końcu z reguły, mamy pokłócone dwie postacie, więc jest ten moment rekonciliacji przed trzecim aktem, albo przed samą ostatnią voltą na trzecim akcie. I oni wtedy z reguły mówią, słuchaj, przypominasz sobie, jak miałem 5 lat, uderzyłem cię w twarz łopatą. O tak, pamiętam, wybaczam ci. No nie? Zawsze musimy powiedzieć o czymś. Prawda? Czasami nawet w takich momentach się pojawia jakiś flashback. A tutaj zaczynamy ten dialog, ten mówi, słuchaj, ja bym chciał ci powiedzieć ten, no wiem, no ale ja bym ci chciał, wybaczam ci, no ale wiesz, no tak, to są prawie cytaty z mojej strony. No bo wiesz, jak byłem mały, to nie mówiłem wszystkiego, co miałem na myśli. No ja wiem. I tyle. Czyli nawet ten element Rob Cohen prześmiewa i to w pełni świadomie, bo tutaj nie dostajemy tego, że oni płaczą, że coś, że jest przytulane. Nie, to jest właśnie znowu specjalnie zrobione tak szybko i tak krótko, bo wiemy, że tutaj są rzeczy fajniejsze, czyli na przykład to, że trzeba przeskoczyć z pędzącej ciężarówki do drugiej pędzącej ciężarówki albo kopnąć kogoś wpadając przez okno i takie i tego typu rzeczy. Więc dzięki temu ten film nie traktuje się ani odrobinę poważnie, wie czym jest, jest połączeniem wielkiego huraganu, wielkich ciężarówek i 600 milionów dolarów i to wszystko połączone w jedno i to działa. I to działa, ponieważ wie czym jest. To jest takie cudowne, kiedy nie wychodzisz ze swojej ligi, wiesz czym jesteś, to potrafisz dać dużo lepszą rozrywkę, niż gdy próbujesz 5 różnych rzeczy, albo gdy próbujesz być zbyt poważny. Poświęciłem za dużo czasu na ten film, wydaje mi się, że mało z was będzie w ogóle do niego szło do kina, a jest to w pewnym sensie taka cudowna perełka wśród kupek, która naprawdę będzie idealnym filmem z kumplami, z piwami, szczególnie jak widzieliście dużo filmów już, bo będziecie mogli mówić, aha, to jest scena z 95 z tego filmu, a to było tu, a to było tam, bo to jest zrobione samoświadomie, to jest zrobione, wiemy o tym, robimy to celowo, nie robimy omażu, kradniemy jak głupi, ale wybaczasz, bo jesteśmy filmem o huraganie, który porywa ciężarówki. Skoro ja odkryłem przed tobą taką kupę perełkę, jaką jest huragan, to ty nie zapomnij wejść na stronę www.patronite.pl/brody z kosmosu i zostać patronem brod, bym odkrywał jeszcze lepsze kupy, oczywiście jednocześnie nadziewając się na najgorsze możliwe filmowe doświadczenia. Zatem zasubskrybuj kanał, potrzebujemy każdej subskrypcji, rośniemy razem i dzięki temu jesteśmy lepsi i jest więcej brud w kosmosie. Kliknij na stronę Patronite, no i weź na ten filmik, co YouTube algorytm ci gdzieś tutaj podpowiada. Na razie.